Witam z mojego standardowego miejsca spod klimatyzatora. Dzisiaj w końcu uruchomimy oczyszczalnię. No prawie wszystko mamy ogarnięte, ale nie mogłem się dodzwonić do panów, żeby dali mi ten preparat, żeby wsypać do oczyszczalni. Więc dzisiaj sypiemy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Co prawda z sąsiadem z boku rozmawiałem, ma podobną, czy podobną, ma taką samą, tylko troszkę mniejszą i jest bardzo zadowolony. Przede wszystkim mówi, nic nie śmierdzi. Ten preparat, z tego co mi powiedzieli, to jest na 2 miesiące. Tu jest 1,5 kilo na 2 miechy. Po 2 miesiącach, czy w sumie co 2 miesiące, trzeba rzucić jakieś saszetki, ale już do ubikacji, nie wlewać do zbiornika. Te wlewamy do zbiornika. Według instrukcji nie będziemy czytać. Ten sposób użycia: rozpuścić w 5 litrach wody, maksymalnie 32 stopnie Celsjusza, pozostawić roztwór na 30 do 60 minut. Całość wlać do komory napowietrzania ścieków. Opakowanie wystarczy na zaszczepienie oczyszczalni obsługiwanej do 1,5 metra sześciennych ścieków na dobę. A w przypadku większej oczyszczalni zwiększyć dawkę, po użyciu umyć ręce. No i co? W sumie filozofii nie ma. Wiadereczko przygotowane. Piąteczka wody przyszykowano. Pięknie. Teraz to spróbujmy jedną ręką otworzyć. Pewnie się nie uda. Pewnie połowę wysypię na ziemię zaraz. Jest coś pięknego. Ręki. Brakuje człowiekowi jeszcze jednej ręki. Gdyby miał trzecią, to byłoby pięknie. Dobra, muszę odstawić na chwilę, bo nie otworzę. Albo tak zrobię. Wygląda to takie jakieś bagienko. Nie wiem, co to jest, żeby te bakterie we mnie nie urosły tylko. I sypiemy. Kurde, nie rozsyp tego, Rafał. Bo to darmówka, a potem trzeba będzie kupić. Śmierdzi. Oni sobie pisali, że trzeba mieszać, więc nie wiem, czy mieszać, czy nie mieszać. Stawię na 1,5 godziny i zobaczymy. Ej Boże, tfu, sorry, na godzinkę. Fuj, śmierdzi, jak słonecznik, kurde. Byłoby, niech to nie. Teraz trzeba posprzątać, żeby dzieci czegoś nie zjadły. No dobra, cóż, niech się godzinka robi. Widzimy się za godzinę i odpalamy szambo. Dobra, idziemy wlać nasze bajurko do zbiornika na szambo. Namokło, przestało śmierdzieć. Hej ho, hej ho. No cóż, no dobra, idziemy wlewać. Mamy nasze szambo. Dzisiaj troszkę wiecznie.
Ciekawe, co tam słychać na dole. Coś tam sobie pływa. Cóż, lejemy bajorko. Żeby mi tylko nie wpadła kamerka. Muszę przynieść trochę wody, żeby resztę dolać, żeby to wymieszać. Teraz jest tylko pytanie. Włączymy tutaj nam ten nasz bajer. Troszkę słychać. Jest normalny tryb. Nie mam pojęcia, co w tym chodzi, tak uczciwie powiem. Wiem, zamykam. Teraz sobie buczy i coś tam się miesza. No co, byłoby na piele. Zobaczymy, jak będziemy używać. Jak to będzie wyglądać, jak będzie wyglądało wypompowanie wody. Czyli w sumie nic ciekawego. To można zamknąć, żeby dzieci nie powpadały. I cóż, korzystać.